Hej, kapitalny odcinek przed nami, bo z ukochaną reprezentacją wielu prawdziwych fanatyków futbolu. Mowa o naszym rywalu w eliminacjach do mundialu w Katarze, czyli San Marino. Koszulka polo, ciekawostki, to jeszcze tylko prośba o suba z dzwonkiem do Was i lecimy! San Marino jest członkiem FIFA i UEFA od 1988 roku, a zadebiutowali w kwalifikacjach do Euro 1992. We wszystkich eliminacjach, w których brali udział, zajmowali ostatnie miejsce w grupie. Co więcej, nigdy nie wygrali żadnego meczu w kwalifikacji. Ich sukcesami są remisy, a zdarzało się sześciokrotnie. 0-0 z Turcją, eliminację 1994, 1-1 z Łotwą 2002, 2-2 Liechtenstein towarzyski 2004, 0-0 Estonia 2006 oraz 0-0 z Liechtensteinem i Gibraltarem w Lidze Narodów 2020. Aż 15 reprezentacji osiągnęło z San Marino swoje rekordowe zwycięstwa, w tym naturalnie Polska i 10-0 w Prima Aprilis 2009 w Kielcach. Ciężko znaleźć reprezentację, na którą San Marino trafiało w kwalifikacjach częściej niż na Polskę. Eliminacje Mundialu 2022 są piątymi, w których się spotykamy, a to oznacza, że wysuniemy się na prowadzenie, bo z nikim San Marino nie grało dziesięciokrotnie. Przezwisko reprezentacji San Marino to La Serenissima, czyli najjaśniejszy. Andy Selva to prawdziwa legenda piłkarska, najlepszy San Marińczyk w historii. 73 występy i 8 bramek. W San Marino zarejestrowanych jest 1500 piłkarzy i istnieje 17 klubów piłkarskich. Stadion Olimpijski w Serravalle to tu gra swoje domowe mecze San Marino. Może pomieścić około 7000 widzów. A dlaczego Olimpijski? Bo w 1985 rozgrywano tu pierwsze igrzyska olimpijskie małych państw Europy. Naprawdę! No i jest polo, które z szacunku mogę nosić na sobie, i to naturalnie polo reprezentacji San Marino. Może nie tak efektowne, ale po prostu w barwach tego malutkiego kraju kopciuszka futbolu. Ciemny niebieski z przyszytym herbem federacji, Federazione San Marinese Gioco Calcio i Libertas Wolność. Jest logo Macrona, jest kołnierzyk i minimalne białe akcenty. Od wewnątrz Macron i Eleczka, a z tyłu spokój, tak jak spokojnie możemy podchodzić do swoich spotkań z San Marino w eliminacjach mundialu. No i co? Znacie już lepiej tę kadrę po tym odcinku? To cieszę się ogromnie i zachęcam do dołączenia do Szawy Fana, słuchania z dzwonkiem i przekonania do tego samego innych. Dzięki i na razie.